Proszę Państwa, spacerując sobie tutaj drogą leśną, napotkałem jeszcze jedną tojeść. Jest to tojeść pospolita. Tutaj dosyć wysoki okaz. Proszę Państwa, znacząco różni się od tojeści gajowej, chociaż również mamy tu do czynienia z żółtymi kwiatami. Proszę zobaczyć. Tak to wygląda. Liście duże. Tojeść pospolita, proszę Państwa, wykształca rozłogi podziemne i w krótkim czasie może opanować duży obszar. Lubi stanowiska wilgotne, proszę Państwa, tak jak właśnie tutaj. Tojeść pospolita podobno jest troszeczkę do tojeści kropkowanej, ale różni się właśnie liśćmi. Tutaj nie mamy tych kropeczek charakterystycznych, tam są, no i troszeczkę inaczej też kwiaty wyglądają.